rano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Sparzo Heroes Tale, bo bodajże chyba w tym odcinku. A co? Czemu mam taki głos? No, jak sami wiecie, od ostatniego odcinka minęło bardzo dużo czasu i dużo się zmieniło i jestem już stary jak na ludzkie standardy, ale bez obaw, bo ta no wróżka Zoo przyniosła mi eliksir odmładzający, więc dajcie mi szybko się napić i myślę, że zaraz będzie wszystko jak normalnie. Myślę, że wypiłem za dużo, ale trochę wyżygałem i cofnąłem się do odpowiedniego wieku. Ale siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, tylko zagrajmy, hej, tutaj, bla, bla, bla. Wydaje mi się w ogóle, że trochę za dużo wyżygałem, czy to trochę za mało wyżygałem. Jestem nieco młodszy, tak czuję się w pełni sił i tak dalej. Możemy miskliknąć całkowicie, kliknąć na R1, który zamiast szarży ma bombę. Trzeba sobie przypomnieć sterowanie. Na kółeczku szarża, ale nie będę wam tego mówił, będę sobie to mówił, nie słuchajcie teraz. Na kółeczku szarża, na kwadraciku ogień. Jak pamiętamy, Sparksa mamy świeżego, o mój Boże, firework. To znaczy, że coś zaraz stanie przed nami otworem. 26 tysięcy kasy. To jest ogromna suma. Ile tego jest? Musimy właśnie. Co robimy? Przypomnijmy, jesteśmy w nowym świecie macierzystym. Red został przez nas pokonany pierwszy raz. Nowy świat macierzysty. Nie pamiętam, jak się zwie, ale ta plansza, hub macierzysty, zwie się Stormy Beach, czyli burzowa plaża. Tu jest ten teleport, tam zaczęliśmy. Tak więc, czy ten parawan to Moneybags? Zapewne, zaraz zobaczymy. Ale dobra, skoro to jest Moneybags, cen ma normalne. I zaraz obok niego to wszystko jest jak przepysznie. Nie żebyśmy mieli po co zbierać tę kasę, tak mi się wydaje teraz, ale być może będzie coś specjalnego później. Money bag S w jego nazwie to symbol dolara. Jak sprytnie, ty mały niedobry misiu. Come inside, Spyro, and bring your money. It may seem like the end of the world, but I still have to make a living, yes? Spotykamy się z Moneybagsem na końcu świata. Plot twist, Moneybags to Gael, tylko zamiast czerwonego kaptura ma czerwony fez. Pozdrowienia dla graczy, którzy grają w Dark Souls 3. I don't know what possessed me to set up shop in such a hostile place, Spyro, but it's business as usual, and even hostile people have money. No tak, bo w przeciwnym wypadku, dlaczego dropiłaby z nich kasa, gdyby jej nie mieli, prawda? Dobra, Stormy Depot, czyli magazynek, tak to mówiłem? Sztormowy, burzowy magazynek. Mamy zapisik, czy możemy coś kupić jeszcze? Wszystko kupione, bot. Tu możemy tylko kupić amunicję. Mamy już wszystkie te ulepszenia magazynków i tak dalej. I don't have any more available. No to dostań, bo chcę kupić. Mamy wszystkie klucze, to jest świetne. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, to mamy odblokowane. Ale my chcemy jedną rzecz kupić. Prawie zapomniałem, znaczy nie, te klucze są zaraz tutaj. I mogłem sobie szybko przypomnieć. Ale tak, kupujemy i cieszymy się razy dwa. Tak jak mówiłem, dla czystej żądzy posiadania jak najwięcej, ponieważ już nie mamy na co wydawać pieniądze. Ale dobra, skakało się nie na nie na tym koncie, tylko na kółeczku, w sensie headbash i tak dalej. Teraz zobaczmy, co jest pod Moneybagsem. Gdybym miał toaletę w swoim sklepie, zapewne tutaj gdzieś byłaby sterta kupy, tak więc na szczęście nie ma Moneybags, nie ma żadnych potrzeb, ponieważ to bezduszna żydowska maszyna do zbierania pieniędzy. W sumie jestem czymś w tym stylu właśnie w tym momencie, biorąc pod uwagę, że zbierałem kasę po nic. Ale mamy tutaj złodzieja, jak słyszeliśmy, jak może widzieliśmy, zależy jak kto zwraca uwagę. No ale złodziej niestety podwójnego jajka nam nie dropi, kiedy mamy razy dwa. Tak więc wykorzystajmy na razie te razy dwa, tak jak żydowska, w sumie żydowska, bo ja się Jahwe nazywa. Tak jak Jahwe przykazał, tak więc zbieramy. Żydów więcej nie obrażamy, wybaczcie, ale pamiętacie, ja obrażam wszystkich, tak więc to nie jest tak, że się wyżywam na jednym rodzaju ludzi. Dobra, nieważne. Idziemy dalej, idziemy po klejnoty, zbieramy rzeczy swoją drogą. Czy jesteś swoją drogą? Nie wiem, chciałem coś powiedzieć. Swoją drogą dalej żałuję, że nie ma żadnego timera. W sensie te razy dwa zaczyna migać po pewnym czasie. Ale te miganie, no wiecie, to jest po pewnym czasie. No i cóż, nie gram z zegarkiem w ręce. Czy ja wziąłem te klejnoty? Nie, one wypłynęły na powierzchnię. Klejnoty leżą jeszcze od wody. No, może w tym świecie, dlaczego nie? W tym świecie nie działa połowa praw fizyki, tak więc zdecydowanie klejnoty mogą być lżejsze od wody. Znaczy lżejsze, mniejsza gęstość i takie tam rzeczy. Ale wiecie, gęstość związana jest trochę z masą.
No ale cóż, dobra, ja już trochę pozapominałem te rzeczy, nie zajmuję się na co dzień, więc zobaczmy, co jest tu. Ta, to idealnie, więcej klejnotów, nie widzę nic żółtego, tam już mamy questa. A questy na ogół od takich randomowych postaci to są, o nie, to są działka do strzelania. Zobaczmy jeszcze, co nam wyleci stąd, będą to klejnoty, jajko, świetlisty klejnot, a może amunicję. No, klejnoty, ale w sumie biorąc pod uwagę, że mam res 2, wydaje mi się, że ten klucz, koszt tego klucza się całkowicie zwrócił, tak więc nie ma żadnego problemu. Nie lubię misji z działkami, ale dobra, wiemy, że on tutaj jest. Tak więc możemy najpierw zgarnąć lelka, a następnie... Tutaj są jakieś platformy do latania, trzeba będzie o tym pamiętać i trzeba będzie przede wszystkim zobaczyć, skąd do nich dojść, ponieważ no najpierw chyba logiczne, że trzeba się jakoś tam na nie wspiąć. O, to jest nowa ścieżka, tą jeszcze nie szedłem. Mroczny kryształ, mroczne odłamki tak właściwie. A jako, że w pobliżu nie widać żadnego klejnotu, no to myślę, że nad nimi będzie, ponieważ one zawsze są, przynajmniej tak mi się wydaje, że zwykle bywały w okolicy mrocznego wielkiego kryształu, klejnotu. Jak to było? Skoro są świetliste light gem, to jest dark gem, tak, czyli to są klejnoty. Klejno może być kryształem, kryształ może być klejnotem, nie wiem jaka jest, jak to się nazywa, semantyka? Ostatnio poznaję dużo ciekawych słów, w sensie każdy człowiek normalny już dawno je zna, ale tak jakoś zaczął człowiek obracać w tym takim towarzystwie, że aż częściej się słyszy takie słowa, albo przynajmniej mu się tak wydaje, albo jest, nie wiem, jest głupi i ma doleć, proszę. O, udało mi się obronić, ale to nie był dalej mroczny klejnot, to dalej było tylko małe, dziwne coś. Ale tutaj idziemy, zobaczmy. Czy to jest ściana? Nie, to jest po prostu dziwnie wyglądająca jak ściana z tego Dark Souls. Taki. Musimy zdobyć Lord Vessel, żeby iść dalej. Tak więc załóżmy, że ten złodziej ma Lord Vessel, więc udajmy się po nie i zobaczmy, czy się odblokuje droga. Mój Boże. Ale dobra, zganimy. Nam niestety nie da się go prądem załatwić, to by strasznie ułatwiło robotę. Ale nie, żebym sugerował, że złodzieje w tej grze są raczej super trudni do złapania i tak dalej. Kolejna ścieżka jest tam. Co tam jest? Zeł? Tam chyba wisi zeł. Nie, to są po prostu w ścianie jakieś świeczki. Ale dobra, to zobaczmy, może... A świętego spokoju najpierw odwalimy robotę z tym Morsem, bo to był Mors, prawda? Tak więc Spyro, wskakujemy tutaj na zupełnych cheatach, to są speedrun strat, w sumie to nawet nie miałem pojęcia, że to się da wskoczyć, ale biorąc pod uwagę, że już skoczyłem, no to czemu tego nie wykorzystać? I biorąc pod uwagę, że tutaj też wlatujemy od razu, to możemy zobaczyć, dokąd zawiedzie nas ten szlak postrzępionych pseudo żagli. To są takie platformy, wydaje mi się, z płótna żaglowego, biorąc pod uwagę, że jest bardzo podobne do tamtego, a tamto wydaje mi się przerobionym właśnie z kolei żaglem. Tak więc zobaczmy, gdzie nas ten szlak zawiedzie. Czy tu jest coś specjalnego poza tymi klejnotami? Tych klejnotów nawet nie ma dużo. Ja się obawiam, że muszę się, czy tam obawiam się, bardziej nie obawiam się, że muszę się rozejrzeć, obawiam się, że rozejrzawszy się, nie znajdę tego, co powinienem znaleźć. To jest kółeczko na tej skrzynce. Idealnie, Boże! Patrzcie, jak bardzo niewidoczne jest to kółeczko. Znaczy, może nie jakoś super, ale... Ale no, idąc tak randomowo, to się całkowicie zlewa. No teraz tego kółka nie widać, ale no... Co to jest specjalnego? Nic, nawet jednego żółtego klejnotu. W sumie nie mamy nawet jakoś super dużo, aczkolwiek już zapomniałem, jak szybko się zbiera tutaj klejnoty. Ale mały look na mapę, ile już zwiedziliśmy. Mamy za sobą coś. Mała lokacja, bardzo mała lokacja. Ale w sumie, czy lokacje hubowe były duże? Znaczy, miała na pewno większe niż ta, ale... Dobra. Tak czy siak, Mors był bodajże gdzieś tutaj. Tak jest, piękna orientacja w terenie. To jest w sumie śmieszne, że w grach Morsy zawsze mają taki głos taki... Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku... Zagrajmy w Mors the Mors. Nie wiem, Mors the Wireless. Mi się zawsze Morsy kojarzą w tego typu grach z tym w Crashu to Insanity, gdzie był ten pościg, te... Oj, yummy fresh meat for my pot. Oh no! Norks are storming the beach! You have to stop them. There's a reward in it for you. Will you help defend the realm? No for the Horde! Żartuję. Ale tak czy siak, Wally the Warrus, czyli Morsuś Mors, można tak powiedzieć, można tak... Można tak powiedzieć, idiotyzm. Dobra, tak czy siak. Mamy tekst na początek i oczywiście chcemy spróbować swoich sił i spróbować zdobyć smocze jajo, ale zobaczmy. Gnorków jest 60. Nazywa się to Storming the Beach, po angielsku strasznie fajnie, po polsku już nie aż tak.
Chociaż szturm, wystarczająco chyba podobne. Tak czy siak, zobaczmy. Jest tego mnóstwo, ta minigierka jest masakryczna. Oglądałem te kilka miesięcy temu, w sensie jak jeszcze myślałem, że będę miał siły, żeby nagrywać na bieżąco, jak zawsze. To jest masakra, to jest lądowanie w Normandii. W sumie Storming the Beach to jest idealna nazwa dla tego. Ogólnie co oni tutaj robią? Kiedy się zapełnia czerwony pasek? Czerwony pasek się zapełnia, kiedy oni przebiegną poza zasięg naszego działka, tak jak ten gościu po lewej. Ogólnie chyba najbardziej warto tak po prostu jeździć na bloki. Aczkolwiek to się nie zapełnia super i dość łatwo ich pokonywać, aczkolwiek już zaczynam powoli wypływać swoje słowa. Na szczęście one mają strasznie duże hitboxy i przynajmniej w tej fazie wszystko jest okej. Ja pamiętam, że ta minigierka miała strasznie głośny odgłos, tak więc może być masakra dla was, przepraszam. Ale w sumie to jest takie coś, że chyba nikt nie lubi takich momentów, że zawsze gra ma dany poziom głośności, a potem nagle pewne momenty są BAAA! To jest trochę jak oglądanie telewizji. Film jest strasznie cicho, a potem nagle reklama BAAA! Hemoroidy! Czyszczenie intymne! Kupujcie! O, to już, dobra, śmiesznie. Znaczy śmiesznie, fajnie. A oni sobie dalej szturmują, a Spyro ma to gdzieś. Możemy teraz wpuścić ich milion. Znaczy myślę, że nowi się nie pokazują, ale ci, co się pokazali, weszli tam i na spokojnie przegraliśmy. Ale tak naprawdę wygraliśmy, ponieważ my pierwsi zabiliśmy 60, niż dalsi przeszli tam dalej. Not bad. Could have done better myself. However, it seems there are slow roads. If you're successful again, I will reward you with a light gem. To już jest premedytacja i chamstwo, że on mówi, że sam mógłbym zrobić lepiej, jak kolejna fala, czy chcesz robić to dalej? Nie, skoro umiesz to robić lepiej, to zrób to ty! Swoją drogą, zaklepuję sobie prawo do failowania w tym etapie, ponieważ to już w ogóle będzie masakra. 75. Za dużo ich nie przeszło tak szczerze. Ile osiągnąłem? Może 2/3 czerwonego paska? Może? Nie wiem. To jeszcze jak spróbujmy wspaniałej strategii, nie wiem jak to nazwać. Naprawdę nie mam pojęcia jak to nazwać. To nie ma strategii, to jest po prostu liczenie na szczęście i na to, że się uda zabić. Możecie liczyć razem ze mną. Kilkanaście, może już 20, nie wiem, może. Szkoda, że te bomby, już tamte kule armatyne nie są wybuchowe, bo byłoby o wiele łatwiej, w sensie, wiecie, ktoś już przebiegł, ale strzelamy za nim i to go dalej rani. Ale na szczęście to działko potrafi całkiem nieźle się spojrzeć pod siebie, tak więc nie ma za dużego ryzyka. Aczkolwiek, no jak widzimy, alianci bardzo, nie zabiję tego kolego, prawda? Ale to nie szkoda. Alianci bardzo, bardzo chcą się przedrzeć i obronić Francję, ale cóż, powstrzymamy ich, tak więc zmieniamy bieg historii. Właśnie zginęła osoba, która normalnie zdobyła ten, Normandię i tak dalej. Ale zobaczmy, no ogóle wszyscy mają miecze, wszyscy mają tarcze. Ja, dlaczego co inni nie mam broni palnej? Nie mieli broni palnej, mieliby o wiele większą szansę, gdyby ktoś strzelał. W ogóle jakakolwiek broń Newtona, przecież już wcześniej w tego typu plansza. Nie, to nie było w tego typu. Tak, było życie, no nie pamiętam. Tak szczególnie ty nas zrzucały, nie? Kiedy była obrona tej pingwinki, która chciała jeździć, on nie było fail. Było łatwiejsze niż myślałem. Albo po prostu twórcy dali fajny próg wysoki, przy którym przechodzący gnorkowie nam, no cóż, psują minigierkę, o, słów nie brak. Good show! Almost as good as me! I'm sure they will be back. You can defend the realm anytime you like, but I have no reward. This will just be for practice. A może by tak użyć argumentu, że nie dla ćwiczeń, a raczej dla, no wiecie, obrony królestwa, ponieważ w momencie, kiedy my odchodzimy, bandy gnorków wchodzą na ziemię królestwa i wszystko tak jakby spowija mrok. Biedne, małe jajeczka, które my znaleźliśmy i które oddamy niani, zostaną roztrzaskane, ich zawartość zostanie rzucona o ścianę, sama niania będzie miała wyprute flaki i przywiążą ją za nie do drzewa. Kto tam jeszcze jest? Profesor? Profesora zakopią w ziemi, aż się udusi uprzednio obciąwszy mu łapki, o, żeby nie mógł się wygrzebać, w końcu jest kretem. A my tymczasem, zobaczmy, ta ścieżka, nie te menu, ta ścieżka wjedzie tutaj. To wygląda jak ścieżka do innej planszy. To natomiast na dole wygląda, jakby tam była tylko taka komora i nie było zupełnie żadnego przejścia dalej, tak więc... dopiero 15, czy tam 16, czy tam ileś tam minut, ale zobaczmy.
To wygląda tak, jakby to była komora bez przejścia dalej, tak więc jako taką zróbmy ją najpierw. Jeśli mam jakieś tam takie niefajne momenty gadaniowe, wybaczcie, ale jakby cię dawno nie nagrywałem i tak dalej, najlepszy sposób na te mobki to oczywiście prądzik, stary dobry prądzik, ale dlaczego nie umarnąłeś, to nie miało w ogóle sensu. Aha, tak sobie myślę, czemu Sparks, ja też wcześniej bez sensu zrobiłem, miałem do tego Sparksa i szukałem więcej fodera. Zapomniałem całkowicie, że w tej grze to nie jest tak, że jest złoty i bardzo złoty, a w tej grze jest po prostu zielony, a poniżej jest jeszcze czerwony kolor. Dlaczego ich zabiłem tak? Ich się chyba nie dało szarżować, co? Zresztą nie chce mi się próbować, nie wiem, czy tu i będzie foder z kolei. Ale zobaczmy, coś tak czuję, że zbliżają się ostatnie misje z Blinkiem, zobaczmy. To się robiło na kwadracie? Nie, na kółku. Molten Mount. Mount, czyli góra, czy... A, to jest wspinaczka, w sensie ten. Na zboczu góry to jest jakby, kiedy się wspina, to jest mount taki czasem. Ja myślałem, że znajdziemy jakiegoś stopionego wierzchowca. No oczywiście, jeden tylko mroczny klejnot, jeden sieślisty jeszcze tylko. O! Jeśli mamy dwa jajka, to znaczy, że w tym obszarze żadnego Blinka ani nic w tym stylu nie będzie, ale tak czy siak... Spyro Turret, no to by znaczyło teoretycznie, że jeszcze dwie Sparks Shooter, ale to jest bez sensu, w sensie... Wydaje mi się, że te cztery pola, tak? Cztery. Tu mamy 3 dla Birda, 2 dla działek, 5 dla Sparksa i 3 dla Blinka. To nie znaczy, że tyle jeszcze tych rzeczy będzie, tych minigierek. A to znaczy, że po prostu czasami złodzieje, czasami w skrzynkach to będzie. Ja przynajmniej mam nadzieję, ja nie chcę tyle Blinków. Zresztą birdy też już są coraz trudniejsze. Ja nie chcę takie trudne birdy mieć przed sobą, ale zobaczmy. Możemy tutaj wskoczyć aż tutaj. Czy to jest jakiś wspaniały vantage point, czy... No nieźle, gdyby to było na kompie, albo ogólnie, gdyby to mi się zacięło, to bym zawału dostał. A na szczęście jest tylko zepsuta teksturka. Możemy sobie, wydaje mi się, ominąć spory kawałek, jak go pokonać. Najpierw zapewne szarża, skoro gościu ma zbroję. Silne fale uderzeniowe. To jest takie straszne, ale przynajmniej przez to, że mają takie hełmy, nie widać ich głupawych uśmieszków, kiedy umierają. Tak więc dla mnie jest wszystko okej, wszystko w porządku, tak możecie sobie umierać. O! Zakład, że to będzie super szarża, to tak mi się wydaje właśnie, takie... Nie, no. Aha, no tak, mogłem klucz kupić jakiś, ale mniejsza. Tu będzie super szarża, chociaż to nie jest wyzwanie w tej grze, bo super szarża przecież działa tak, że... Mamy to niczym super lot w dwójce. Oj. Skąd on się tutaj wziął? Przyszedł stamtąd? Może. Może był cały czas za mną, mnie gonił. Nie, oni się tutaj respią. Co? Dlaczego? Jest głupie. Tamten się nie zrespił. Dziwne. Dobra, tak czy siak, jak pamiętamy, super szarża to jest po prostu paskiem, więc możemy sobie podbiec. I super szarżować, podbiec i super szarżować, to jest ogromne ułatwienie, powiedzmy sobie szczerze. No i kolejny znowu, dlaczego mi się respią tak na stop? Nie podoba mi się to, nie lubię, kiedy wrogowie tak się respią. Tym bardziej, że to nie ma sensu, w sensie, no klejnoty, ale po co? Ktoś grając normalnie w tą grę, po prostu czasami bardziej myśląc o przyszłości, o kolejna skrzynka, ciekawe co tam będzie. Zaraz zobaczymy. Ale ktoś po prostu myśląc, w sensie, hej, jest money bags, a zaraz obok są ten, zaraz obok, są te skrzynki metalowe, czyli 500 klejnotów każda. No to trochę oczywiste, żeby jeśli nie jest ich tam dużo, kupić ten klejnot razy dwa. To jest klejnot razy dwa, no nie wiem, no. Teoretycznie to może być klejnot. Teoretycznie może to być po prostu ikonka z klejnotem, że klejnoty razy dwa. Co nam dodaje razy dwa dokładnie, nie wiemy. To może być czar. Nie ma tej super szarży, świetnie. To może być czar, to może być dosłownie cokolwiek. Znaczy świetnie, że nie ma super szarży. Czy ja wiem, czy świetnie, to nie ma żadnego wpływu na grę, ponieważ tak jak mówiłem, obsługa super szarży jest strasznie łatwa. Porównaj na przykład do... No nie mówię, że to było super trudne kiedyś, w sensie jakiś... A jak się nazywało? Molten Crater? Nie Molten Crater, może... Fracture Hills w dwójce. No tam nie było jakoś super trudne, ale po prostu porównajcie sobie bieganie super szarżą, te dobre, w sensie nie, żeby zgliczować i pójść w drugą stronę, ale te dobre bieganie super szarżą, żeby uwolnić tamtą... Czy jest skrzynia chyba? Nie, bo tam nie było, chyba, skrzynia, nie wiem. Ale w sumie, jeśli ze skrzynia wychodząc, to nie jest takie niefajne. Aczkolwiek, no i tak, takie zawalenie wrogów to jest trochę takie mech. Czy tu się dało hoverować? Nie, chyba nie. Chyba nie, bo pamiętam, że narzekałem na to. Dobra, tak się jak zbieramy... O, Spyro, idź. Zbieramy kolejne bezużyteczne rzeczy. I czy to jest wszystko tutaj? Czy to jest wszystko tutaj, to trochę taka kpina. Jest tam niby jeszcze coś, ale czy my możemy wchodzić do tej wody? Możemy, no świetnie. Jest płyciutka, jest pełna gliczy. Znaczy, może nie jakoś super pełna, ale glicze w niej są.
Były tutaj dwie skrzynki, wcześniej była jedna skrzynka, w skrzynkach już nic praktycznie nie ma. Nie mam wtedy pojęcia, po cholerę był ten obszar. Ścieżka, dobra. I tutaj też coś jest. Nie ma. Jest? Nie wiem, nie da się pod tym przejść, tak więc spróbujmy od drugiej strony coś się zanurzyć w piękną wodę. W sumie jest piękna, jest czysta, normalnie na tym etapie ona byłaby obrzydliwa i brudna i tak dalej, i tak dalej. A tu jest most, którym normalnie powinniśmy iść tam dalej, okej. Czy to jest most właśnie, który prowadzi także na inne ścieżki? I czy jak na ten most możemy wejść jeszcze i czy w ogóle? Wydaje że tutaj, jestem mysia. Ale zobaczmy. Tędy przyszliśmy, tu się wspiąłem, to teraz na ten most. Spyro, proszę wejść na ten most. I most z płótna żaglowego. Płótno żaglowe to jest nazwa tego odcinka, w sensie wiecie, słowa tego odcinka. Nie jest to pojedyncze słowo, ale słowa zdecydowanie. Czy tam da się wejść teraz? A jeśli tak, to po co? Jaki jest cel w ogóle całego tego zakamarka, czy tam ogólnie całego tego elementu, tego świata macierzystego? To jest teoretycznie miejsce, gdzie nie, na tym nie da się wejść. Tak więc okej, ale możemy iść tam i tam wejść na górę. Czy to jest... Nie, to jest jeszcze jedna skrzynka. Za to... Aha, tam jest klamra. Znaczy klamra, klapa, mój Boże. To jest klapa, gdzie był firework, ale skupiam się na fireworku, dlatego zapomniałem popatrzeć na tą klapę. I tutaj mamy piękne zwieńczenie tego fragmentu, czyli świetlisty klejnot schowany na górze. Ojej. Tak więc mamy to praktycznie wymaksowane. I możemy z czystym sumieniem przejść dalej. Zastanawiam się, biorąc pod uwagę, że mamy wymaksowane wszystko dotychczas, poza jednym miejscem. Chwila, ile mamy świetlistych klejnotów razem? Status. 76. Dojdziemy do kolejnego Moneybagsa. Następnie przeniesiemy się w inne miejsca. Mianowicie, pamiętacie, była jedna bramka za 75 klejnotów, którą my ominęliśmy. Mam nadzieję, że nie ma tam żadnego długiego questa. Ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy w jakiejś połowie odcinka, wydaje mi się, że na spokojnie możemy tam iść, zwiedzić, zobaczyć. Nawet jeśli jest tam jakiś quest, no to go po prostu zrobić. A tymczasem idziemy sobie tutaj. Swoją drogą śmieszne, ale miejsce, do którego uciekł Red, nie jest lodowe. W sensie, czy... Nie no, poprzedni świat był lodowy. Dobra, tak więc to było głupie. W sensie, mieliśmy już lodowy świat. Głupio mieć dwa lodowe światy, jeden po drugim. A ja, prądzik. Idealna maszyna do niszczenia fodera. Lokalnej fauny. Flory, no myślę, że gdyby były to jakieś roślinki, to także. Ale zobaczmy, jak tam się dalej szło. Dalej się szło po tych płótnach żaglowych. Tak więc dajcie mi wejść nieco wyżej. I zaraz naszym utartym speedrunnerskim, oh my god, ha, sposobem wejdziemy tutaj, ale się uda, może się już więcej nigdy mi nie udać tam wejść. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak się stało, ponieważ to jest jednak trochę zgliczowany sposób, czy tam raczej będący glitchem, wykorzystujący teksturki i błędy i tak dalej, ale teraz się udało, wspaniale, pięknie i na spokojnie droga wzwyż została otwarta, mogłem kupić klucze, dobra, to będzie mały trening wchodzenia tutaj na górę. Ale potrzebujemy tych kluczy, ponieważ potem będą drogie. Nie żebym nie miał pieniędzy, ale potem będą drogie. Dlaczego jak gadam do niego, przestań do mnie mówić? Dlaczego nie da się przebijać gadania postaci? Zapomniałem, że nie kupuje się od niego, tylko z tego sklepu za nim. Tyle czasu zmarnowanego, wyobrażacie to sobie? On właśnie zmarnował nam parę dziesiątych procenta odcinka. To jest bezczelne z jego strony, naprawdę bezczelne. Wstydź się, Moneybags, jesteś chamem. Czas to pieniądz, dlatego mu na nim zależy, nie wiecie. Bierze od nas nie tylko kasę, ale także i pije ten. Czas. Chciałem powiedzieć nie tylko kasę, ale też pieniądze. Ale no, to już jest raczej powszechne wiadomość, że jestem dość głupi, ale dobra. Zobaczmy. W ogóle, co jest następne w rotacji? Kolejny Spyro Hero Style, prawda? Tak, bo poprzedni był Jack 2 Renegade, tak więc... Za 5 dni. Jakie 5 dni? Za jakiś czas będziemy mogli się cieszyć kolejnym odcinkiem Spyro Hero Sale. Następnie będziemy zmierzać coraz bliżej końca Spyro 3. Jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, polecam jeszcze raz mój fanpage, gdzie poza informacjami o nowo wysłanych odcinkach, a także poza informacjami takimi randomowymi, może jakieś posty, na przykład pisałem, że Crash Ancient Trilogy wyjdzie na kompy, piszę jeszcze ten, znaczy piszę, wysyłam zdjęcia moich pomalowanych figurek, ponieważ jak pamiętacie z Q&A, jeśli oglądaliście, maluję figurki i wysyłam zdjęcia na Face'a. Ale dobra, zobaczmy, ponieważ wydaje mi się, że o wiele szybciej bym tam... Mój Boże, prawie wpadnąłem. O wiele szybciej bym tam doszedł, gdybym szedł normalną trasą, ale wystarczyło o tym pomyśleć i już udało się tutaj na spokojnie wejść. A tymczasem, zobaczmy, w jakie miejsce zabierze nas płótno żaglowe.
Zobacz, mam nadzieję, że tutaj doskoczę. To jest takie dziwne, pochyłe te miej... Pochyłe, dokładnie. Tutaj też hover by się przydał, bo te płótno żaglowe kończy się nieco za nisko i jest mały problem ze wskoczeniem dalej. Dobra, udajemy, że tej ściany nie ma. Lord Vessel zebrany. I jakże wspaniale, że kupiłem klucz, jak też widzimy teraz. Mianowicie skrzynia jest już tutaj. Lawa, dlaczego jest lawa? Nie mam bladego pojęcia. Przestanę otwierać te skrzynki, zwłaszcza, że wiedziałem, że nic fajnego z niej nie wypadnie, ale w sumie mogłem pomyśleć, że jakaś amunicja albo... O. Nie, nie mam się na tym kręcić, gra mnie spycha jeszcze niżej, żebym nawet nie miał szans tego zrobić. Ale dobra, coraz więcej mrocznych odłamków, tak więc spodziewam się, że mroczny kryształ jest już niedaleko. Jest tu wszędzie pełno kałuż z lawą, mam nadzieję, że w żadną nie wpadnę. Oj, co się śmiejesz, jesteś chamski, jesteś brutalem z falą uderzeniową, której ja nawet nie widziałem, zwłaszcza, że ci z młotami mają falę uderzeniową, ci z toporami nie, tak więc trzeba jeszcze pamiętać, z jakim typem wroga przychodzi nam się zmierzyć, a tymczasem wydaje mi się, że ciąg dalszy... Aha, to jest takie chamskie, wąskie miejsce, okej. O, sejwik, świetnie, dziękuję, zy. Ale trzeba pomyśleć, ponieważ tutaj tylko jeden mroczny klejnot. Strzelają we mnie chamscy kusznicy. Było powiedziane, że pewne rzeczy potrafią się przebić przez tą tarczę ze skrzydeł, tak więc mam nadzieję, że jednak kusznice nie potrafią się przebijać. Czy to jest dokładnie po drugiej stronie tej chatki? Tak. Wspaniałe. Daleka droga doprowadziła nas tutaj. Ale wy chamscy jesteście, naprawdę. A najgorsze jest to, że oni mają powalonego cela. No i teraz będę musiał to przechodzić jakoś. Ale to będzie zabawne, ale to będzie miłe. Uwielbiam takie momenty w grę. Ale dobra, zobaczmy. Jesteśmy już na nowym etapie. Nie ten guzik, select. Nie, ale jest już niedaleko. Na szczęście. Czy wyjdą kolejni? Nie wiem, zobaczmy. Z tą drogą pewnie trzeba będzie tam wracać do nich, żeby się... Je, to będzie takie irytujące, o matko. A tam też jest kusznik, prawda? Świetnie. Ale zobaczmy. Czy tam da się wejść? Tak. Da się. Złapał się. Szybko, trójkąt. Blech. Dziwnie. Dlaczego nie strzelił? Nie mam pojęcia. Ale dobra, droga tam wiedzie. A tutaj wiedzie droga, aha, do naszej zagłady. Najgorsze jest to, że jak oni nas strzelą, to my spadniemy. Więc szykujcie się na wspaniałe widowisko. Czy tam na bokach coś się pojawi? Nie wiem. W sensie, co to są za ten, co to są za drzwiczki? Wygląda trochę jak ze Scooby-Doo, w sensie wiecie, że... Taka ganianka, że Scooby-Doo wbiega w jedne drzwi, potem wyskakują z drugich i tak wyskakują po kilkanaście razy. Czy ja się mam kręcić na czymś, czy po prostu mam jakimś cudem dolecieć tam? I jak ja mam to zrobić? Może ktoś mi powiedzieć, bo ja nie mam bladego pojęcia. Opłaca się? Jakoś wątpię. Ale możemy tam, możemy popłynąć. W sumie nie ma to żadnego sensu, ja myślę. Chyba, że można się tego złapać. Jeśli można się tego złapać, to nam oszczędzi nieco drogi, ale bardzo w to wątpię. Aczkolwiek, sprytnie zostawiając to, możemy tutaj wejść, oszczędziwszy sobie co najmniej 100 metrów. Paplok, jesteś jednak genialny, oh yeah. Ach, na szczęście nie zbieram kasy. Gdybym zbierał, to bym to zniszczył, a wtedy byłoby takie: o nie, co ja narobiłem, o nie. Ale szczerze, jak ja tam mam skoczyć niby, to jest... To jest awykonalne! Ale jestem. Jak to Jezus mówił o wy małej, słabej wiary, czy coś tam? Proszę nie, proszę nie. Proszę nie, proszę nie, proszę nie. O, dobra, teraz mnie możecie bić. Ha! Patrzcie, jak otwieram skarb, którego powinniście pilnować. Co to nie? Po co to? Dlaczego twórcy gry tutaj nawciskali jakiś gówien? Po co nie? Nie chcę być bogaty, jestem bogaty, po co mi więcej pieniędzy, na co mam je wydawać? Niech chociaż Spyro może wydać je gdzieś, nie wiem, kupić jakieś lepsze ulepszenia jeszcze. Daj, lepsze ulepszenia, oczywiście, że tak. Chociaż teoretycznie ulepszenia mogą być lepsze, bo możecie sobie ulepszyć auto do... Nie wiem, że spala 3 litry zamiast 5, a potem lepsze ulepszenie będzie, żeby ulepszyć je, żeby spalało 1 litr zamiast 5. O, amen, alleluja, super. Och, alleluja, to tak trochę tematycznie biorąc pod uwagę okres, aczkolwiek... Nie wiem, można teraz mówić alleluja przed Wielkanocą? Chyba nie wiem, znaczy że nie, że nie można mówić, po prostu tego się bawi, liturgii nie używa i tak dalej, i tak dalej. Czy ja tu widzę bossa? Nie wiem. Najwidoczniej będziemy zaraz walczyć z Toastim, ponieważ otworzyła się pewna smocza gęba.
Ja się w ogóle zastanawiam, brakuje nam miliony jajek, to jest niemożliwe, żeby tutaj ten, żeby tutaj był boss. Ale w sumie śmiesznie. A że śmiesznie i lubię śmieszki, to idziemy się pośmiać. Zapewne jeszcze spadnę do lawy? Nie, na szczęście te akurat struktury były ładnie zrobione. Czy zwiedziliśmy wszystko i czy ja zapamiętam, że mapa jest na selekcie? Najgorsze jest właśnie to, że w różnych grach mapy są w różnych guzikach i to potem człowieka myli strasznie. No dobra. Tak więc zobaczmy. Okej, świetnie. Idzie, nie wiem po co to szarżuje, skoro i tak nawet mam elektryczny oddech wybrany i byłoby o wiele szybciej to po prostu zabić oddechem i szarżować w to później, żeby zebrać te klejnoty. Ale dostaliśmy liścik, to znaczy, że zapewne spełniliśmy coś. Aha, zniszczenie mrocznego tego. Climb the Volcano, Molten Mount. Aha, to jest plansza Molten Mount, czyli to jest... Ten, to jest roztopiona wspinaczka, roztopione zbocze, po którym się będziemy wspinać. Wygląda to, o mój Boże, strasznie. Ojejku, wszystko jest takie spalone, ale zobaczmy. Możemy na wiwat dla Reda zrobić fajerwerki, może będziemy mogli do niego dołączyć. A, myślałem, że to taki beta, to na szczęście tutaj się chociaż coś pojawiło. Aczkolwiek będę spodziewał, że to są trzy skrzynki, powinienem znaleźć Money Bucksa, zdobyć raz dwa, zniszczyć te skrzynki i... Red? Nie, to jest jakiś ptaszek. Może będę na nim latał. Co to? Jaki to jest gadżet? A, super szarwe, super. O nie, nie zdążyłem, jestem beznadziejny w tej grze. A tak w ogóle po co jest ta szarża? W sensie, w innym celu niż zniszczenie tego. Niech pomyśl. Jak tutaj iść? Tam się pewnie dostaje dookoła. My zobaczmy, gdzie jest Moneybag. Moneybag jest zaraz obok nas. Spora plansza. To i jak fajnie ten wygląda, te po prawej na górze. Taki celowniczek praktycznie. Ale zobaczmy, czy dasz nas sobie latać? Halo? No, zioń tym, hej, halo. Nie dało się ich nic się nie dało z nimi zrobić. One są nieśmiertelne. Po cholera one tutaj są, o co chodzi? To jest niedopracowane jak ten? Enter the Dragonfly? Może. Wątpię, bo ludzie lubią Heroes Tale, ale może. O nie! O kurde, jak tu dwa do tyłu. Ja myślałem, że po prostu przelecę, wiecie, na klatkach nieśmiertelności, ale zapomniałem, że w tej grze raczej odrzuca, niżeli daje klatki nieśmiertelności. Ale. Czym ty jesteś? Jakiś złośliwy, ognisty imp? O nie, to wybuchnie i zabiłoby mnie, gdybym był obok. Potrząsnął mi padem ten wybuch, więc zapewne. Nasze oddechy nie działają, po cholery, to jest... To jest bez sensu! O, mieliśmy kupionego Suika ze Sparksem. Ten wróg nie ma sensu, naprawdę. Aha, au. Woda! Zapomniałem, że mamy inne oddechy. Na tym, by the way... Chyba taka spiralka, jakbym tam miał flipendo rzucić, ale dobra. Tutaj mamy gdzieś Money Bucksa. Co to jest znowu za wróg? Czy to jest w ogóle wróg? Nie mam pojęcia, to raczej nie jest wróg, to jest jakaś hiena i śmieje się cały czas. Okej, śmieje się hiena. Ja tymczasem sobie pobiegam i pozbieram loot. Chyba nie da się jej ominąć, tak myślę. No nie da się. Co ty laughing about? Monsters burned down my house. I'm actually quite sad. It's just that I'm a laughing hyena. Please get rid of those rock monsters. A szczerze, to przynajmniej ten stereotyp o śmiejących się hienach jest sensowny, w sensie ich wycienie, ich odgłosy brzmią jak śmianie się, ale... Tak się zawsze zastanawiałem... Antropomorficzne zwierzaki, dlaczego one mają cycki jak ludzie? Znaczy wiem, antropomorficzne, ale wyobraźcie sobie... Gdyby taka hiena była bardziej jak krowa. O, krowa z kurczaka i krowy, w sensie... Zamiast cycków to jak człowiek miałaby cycki tak niżej jak zwierzęta między nogami. Przede wszystkim kilka par cycków, tak jak zwierzęta mają. Ludzie są nieco upośledzeni pod tym względem, mając jedynie jedną parę cycków. Ale dobra, takie małe dywagacje biologiczne. Tu gdzieś powinien być Money Bucks. Select, niestety. Jest on zaraz obok mnie? Co? Gdzie on jest? Money Bucks! Tu jesteś, schowany niecnie przy tym drewnie. Dlaczego to drewno się nie pali? Nie wiem. Destroyed village, zniszczona wioska. Dobra, tak więc skoro coś sobie zapisaliśmy, kupmy sobie, a kij tam pieniądze. Mam pieniędzy jak lodu. A lodu mam nieskończenie wiele.
bo mam lodowy oddech. Jestem bogaty niczym Bill Gates. Spyro to jest Spyro Gates, zaginiony smoczy syn Billa Gatesa i ten twór inżynierii genetycznej. Ale dobra, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj idealny teleport do wykorzystania, możemy go wykorzystać, żeby teleportować się w fajne miejsce, którym jest Stormy Deepo na Stormy Beach. I widzimy się przed tamtą bramką na klejnoty. Mam nadzieję, że to było rzeczywiście 75, a nie jakieś 90 coś. Najpierw będzie fajna zakończenie odcinka i tam się pożegnamy. A jak będzie otwarta, no to i tak tam się pożegnamy, ponieważ w sensie na końcu tego wejdziemy tam, zejdziemy i tam się pożegnamy. 3, 2, 1, cięcie! Witam ponownie, niestety zostałem bamboozled again, ponieważ powaliły mi się dwie plansze, mianowicie bramka, która nam została, jest w Eskimo Village, czyli w wiosce Eskikretów, czy tam Eskretów. Natomiast ja myślałem, że to było tutaj, a mianowicie nie, tutaj. Mianowicie po prawej na górze. Ale wynikowo było takie coś, że myślałem, że to jest tutaj po prawej na górze, to gdzie jest ten jakby ten taki puchar albo taka fochnięta osoba. No i to było wystarczające, że tam mieliśmy wystarczającą liczbę świetlistych klientów, żeby tam pójść. Natomiast tutaj nie mamy i moja średnia tak właśnie na oko wyszło 75. Złe wspomnienie lokalizacji, złe wspomnienie świetlistych klejnotów, ilości itd., itd. Tak więc zmarnowałem nieco czasu, nieco klejnotów na teleportację. Co jest kocie? Ale myślę, że w takim razie możemy się wrócić do naszej hieny i z tamtego miejsca rozpocząć, żebym przy kolejnym nagrywaniu nie musiał się... Och, jak strasznie... Nie, mój Boże. Żebym nie musiał się tak strasznie męczyć z tym, och, taka męczarnia, żeby wrócić właśnie do niej. Ale dobra, w sumie... Nie będę się jeszcze żegnał. Musicie mi niestety towarzyszyć w tej jakże męczącej podróży. Mam nadzieję, że tym razem dobrze wybiorę. Ale ogólnie właśnie chodzi o to, że domyślnie zawsze teoretycznie przynajmniej wybierał się ten Deepo, przy którym jest teleport profesora, tak więc myślałem, że tak i tutaj się wybierze. Na nieszczęście tak się nie stało. Ale jeszcze parę teleportów, Spyro zaraz się pożyga jeszcze z parę razy. Swoją drogą ciekawe, czy kolor teleporta jest fioletowy właśnie przez to, że Moneybags i profesor tak miło pomyśleli o Spyro. Możliwe, że nie. Kto to wie, ja nie mam bladego pojęcia. Ale dobra, plansza macierzysta, swoją drogą nazywa się Volcanic Isle, czyli wyspa wulkaniczna. To jest też plus właśnie tych podróży, że dzięki temu dowiedzieliśmy się już teraz, jak nazywa się ta plansza. Ale dobra, zobaczmy, musimy jeszcze dojść do Moneybagsa raz. Jeszcze dojść do Moneybagsa raz, czy jeszcze i raz może tak rozerwać, nie wiem, brzmi po niemiecku, w sensie wiecie, te czasowniki modalne, czy tam rozdzielne, czy jak się nazywało po niemiecku. Cyryk, komen, coś tam, cyryk, to ja tak zrobiłem z tym jeszcze coś tam raz, haha. Ale lekcje językowe, o mój Boże. Dobra, śmigamy do Destroyed Village, do zniszczonej wioski naszej hieny Teny. Żeby się rymowało po polsku, trzeba z Tina zrobić Tena, ale go nie jest Tina de Haina. W sumie Tina też Haina, Haina. Śmieszne, że w żadnej bajce jeszcze hieny nie mówiły też, że jest haj, skoro to jest po angielsku wymiany Haina, Haina. Dziwne. Dobra, tak jeszcze jak... Ona się otrzepuje. Ma strasznie wyłupiaste oczy i strasznie fajnie wygląda swoją drogą. Takie oj, moje ciuchy się będą palić. Nie da się tak wychylać kamer, nie zajrzymy jej pod kieckę. Ale tak czy siak, gra zapisana. Zeusz, możesz to jeszcze raz zrobić. Dziękuję. Dzięki za oglądanie, łapkujcie, trzymajcie się i do kolejnego odcinka.